Tęcza Wolej mistrzem województwa. Nasi siatkarze w roli gospodarza przez dwa dni zmagali się z najlepszymi lubuskimi zespołami w finałowym turnieju Lubuskiej Ligi Młodzików w siatkówkę. W sobotę rozpoczęli turniej od świetnego spotkania z bardzo groźnym przeciwnikiem, Orionem Sulechów. Jednakże zdeklasowali oponentów w obu setach. Najpierw 25-14, a następnie 25-9. To zwycięstwo rozbudziło apetyt młodych siatkarzy i w meczu z Astrą Nowa Sól, która miała duże ambicje na wygraną, pokazali się ze swojej najlepszej strony, zagarniając oba sety 25-19 i 25-17. Po tym meczu nie pozostawili wątpliwości, komu należy się złoty medal. W niedzielę przypieczętowali triumf, zwyciężając nad zespołem z Gorzowa. W ostatecznym rozrachunku na drugim miejscu podium stanęła Astra Nowa Sól, na trzecim Orion Sulechów, a tabelę zamknął GSZS Gorzów Wielkopolski. W tęczy wolej na specjalne wyróżnienie zasługują Adrian Kasperski i Mateusz Ostrowski. Oboje uzyskali tytuły MVP w rozgrywanych meczach. My tymczasem gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych, jeszcze większych sukcesów.